Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat tunelu Świnoujście. Opowiem Państwu, jaki wpływ na ruch w tunelu będzie miało otwarcie długo wyczekiwanej trasy S3, która stanowczo zwiększy ruch w całym Świnoujściu. Przyjrzę się również dokładnym skutkom, jakie do tej pory wywarło otwarcie tunelu pod Świną, co zyskali mieszkańcy i lokalny biznes. W skrócie również opowiem o czasowych zamknięciach tunelu. Więcej w dalszej części materiału. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu świnoujskieinfo.pl pod tytułem Tak z góry wygląda nowa ekspresówka budowana w Świnoujściu. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu sk.pl pod tytułem Zamknięcie tunelu Świnoujściu w październiku, kiedy kierowcy nie pojadą trasą. Autor artykułu podpisał się inicjałami MD. Na początek przybliżę Państwu kilka faktów na temat tunelu Świnoujście. Tunel pod Świną to tunel drogowy pod dnem Ciśniny Świny w Świnoujściu, łączący wyspy Uznam i Wolin oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju. Budowa tunelu rozpoczęła się w 2018 roku, a otwarcie przeprawy pod dnem Świny miało miejsce 30 czerwca 2023 roku. Wraz z drogami dojazdowymi tunel Świnoujście liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu wynosi 1483,8 metra. Średnica zewnętrzna tunelu to 13,46 metra. Tunel jest jednopasmowy w każdą stronę. Maksymalne nachylenie tunelu wynosi 10%. Tunel jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce, a koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Każdego dnia tunelem Świnoujście przejeżdża od 15 do 16 tysięcy aut. Przypomnę, że do tej pory tunelem przejechało dużo ponad milion samochodów. Następnym krokiem ku zwiększeniu ruchu do Świnoujścia będzie niewątpliwie otwarcie trasy S3. Jak podaje portal Świnoujskie Info, na budowanej S3 na terenie Świnoujścia powstają węzły drogowe Łunowo, LNG, przy którym jest wytwórnia mas bitumicznych i węzeł Świnoujście na połączeniu z tunelem i terminalem promów morskich. W rejonie węzłów wykonywana jest nawierzchnia i trwają roboty mostowe. Fragment Świnoujście Dargobądź będzie miał 17 km długości. Rozpocznie się od połączenia z tunelem w Świnoujściu, w pobliżu terminala promów morskich, a zakończy na zachód od węzła Dargobądź. Na trasie powstaną 4 węzły. Świnoujście, Świnoujście LNG, Świnoujście Łunowo i Międzyzdroje. Wybudowanych zostanie również 10 wiaduktów i 2 estakady oraz kładka dla pieszych. Eksperci szacują, że otwarcie tej trasy ogromnie zwiększy ruch w tunelu pod Świną, szczególnie jeśli chodzi o sezon letni, co tworzy trochę problemów, szczególnie jeśli chodzi o ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie miasta Świnoujście oraz zwiększenie zanieczyszczeń w tym nadmorskim kurorcie. Jakie pozytywne skutki przyniosło zatem otwarcie tunelu pod Świną? Tunel Świnoujście przyniósł wiele pozytywnych aspektów, głównie wpływających dogodnie na poruszanie się mieszkańców. W godzinach szczytu nie trzeba już czekać na przeprawy promowe. Można zamówić taksówkę z lewej strony na prawą stronę miasta, czy też jedzenie na dowóz z różnych części Świnoujścia, co wcześniej było raczej mało możliwe. Miasto otworzyło też nowe linie autobusowe, które łączą obie części miasta. Nadal funkcjonują przeprawy promowe, z których korzystają głównie piesi i rowerzyści. Należy tutaj wspomnieć, że ruch pieszych i rowerzystów w tunelu Świnoujście jest zakazany.
W okresie wakacyjnym otwarcie tunelu zwiększyło liczbę turystów w samym Świnoujściu. Dogodne przejazdy zachęciły wiele osób do skorzystania z dobrodziejstw nadmorskiego miasta Świnoujście. Z głębszymi analizami należy zaczekać do następnego okresu letniego. Wtedy dowiemy się, czy tunel bardzo przyczynił się do rozwoju lokalnego biznesu w Świnoujściu. Na przykład do powstania nowych miejsc noclegowych, czy różnego rodzaju punktów gastronomiczno-usługowych dla przybywających do Świnoujścia turystów. Jednak tunel Świnoujście ma pewien defekt, nad którym trzeba popracować. Jest to dość częste zamykanie tunelu. Podczas poprzednich zamknięć tunelu trzeba było usuwać takie usterki jak usuwanie przecieków w pasie drogowym, konieczność wymiany i konfiguracji uszkodzonych czujek pożarowych, usunięcie luki bezpieczeństwa w kartach komunikacyjnych systemu Control Logix. Jak podaje portal SK.pl, ostatnie zamknięcie tunelu miało miejsce w nocy z 5 na 6 października. Tym razem powodem były prace konserwacyjne w rejonie pasa drogowego. Tunel był zamknięty od północy do godziny 4 rano. Kierowcy musieli wtedy korzystać z przeprawy warszów promami Bielik. Wśród mieszkańców krążyły plotki o przeciekającym dachu tunelu. Prawda jednak okazała się inna, jak tłumaczył Jarosław Jas, rzecznik prezydenta miasta Świnoujście. Dach nie może przeciekać z prostej przyczyny. Konstrukcja tunelu nie przewidziała dachu, z którego kapie na jezdnię. Jest to konstrukcja w technologii turbinowej, dzięki której woda może być odprowadzana pod powierzchnię tunelu. Jak dodaje Jarosław Jas, przecieki i wykropienia stwierdza się jedynie okresowo w komorze startowej, odbiorczej i kanałach technicznych. Jak dodaje rzecznik, wciąż prowadzone są prace doszczelniające, które polegają na podaniu pod ciśnieniem środka uszczelniającego. Konstrukcje tunelowe w technologii turbinowej wymagają okresowo doszczelnienia. Na przykład druga linia metra warszawskiego jest doszczelniana do dziś. Tunel Świnoujściu nie stanowi wyjątku w tym zakresie, tłumaczył rzecznik prezydenta miasta Świnoujście. Jak widać, tunel Świnoujście nadal wzbudza dość duże emocje. Dość spore dyskusje wywołała debata nad hipotetyczną nazwą tunelu pod Świną. A teraz jest wiele zdań na temat zamknięć tunelu, które nie podobają się kierowcom. Jedno jest pewne, tunel Świnoujście był potrzebny i dobrze, że powstał. Przyniósł wiele pozytywnych skutków dla mieszkańców i nie tylko. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.